Dobra, lecimy dalej w temacie e-commerce. Tu porozmawiamy o dobrej karcie produktu. Już co nieco pojawiło się w poprzedniej lekcji odnośnie opisu, ale tutaj jeszcze wejdziemy głębiej w ten temat, więc warto sobie wrócić do wcześniejszej lekcji, jeżeli jeszcze jej nie obejrzałeś, jeszcze jej nie obejrzałaś. Tu będziemy mieli konkretne elementy, co się na takiej karcie produktu powinno znajdować, aby było dobrze, skutecznie i przede wszystkim to, żeby dawało to rezultaty i było przyjazne dla Twoich klientów. Ten materiał również zawdzięczam firmie Nexis, która go przygotowała, opracowała. Jest to firma, którą rekomenduję zawsze w obszarze tworzenia sklepów internetowych. Teraz się pewnie zastanawiasz, po co mi dobry właściwie tutaj opis tego produktu, właściwie tutaj karta ta produktowa, no bo to jest najważniejszy element Twojego sklepu. Co zaraz pokażę, no to większość osób wchodzi tylko na kartę produktu i w ogóle nie widzi Twojej pięknej strony głównej. Lepsza karta produktu, lepszy opis produktu daje Ci większą konwersję, daje Ci więcej klikalności dodania do koszyka. I teraz taka statystyka, która tutaj pewnie zrobi robotę, to jest to, że 88% produktów jest dodawanych do koszyka bezpośrednio z karty produktowej. To znaczy ludzie nie widzieli strony głównej, nie widzieli strony o nas, nie widzieli strony kontakt, weszli na kartę produktu, dodali do koszyka i kupują. To oznacza, że nie wchodzą na stronę główną. Every page is a landing page, więc każda strona to strona lądowania. Jeżeli dzisiaj takiej technologii nie stosujesz i odsyłasz na przykład w reklamach ludzi bezpośrednio na stronę główną, to prawdopodobnie popełniasz błąd. Dużo lepiej jest stworzyć stronę lądowania, gdzie będą wszystkie niezbędne informacje, będzie to tak skonstruowane, żeby się nie dało stamtąd wyjść i albo ktoś kupuje, albo wychodzi. Prosty system. Ale dobra, wracamy do sklepu internetowego i do tych elementów, które się powinny znaleźć. Idziemy od samej góry. Na samej górze mamy coś takiego jak breadcrumbs, czyli nawigator po Twoim sklepie. Jakie tutaj pozycje przechodzisz po kolei, aby dotrzeć do tego produktu, na którym teraz jesteś. Więc tutaj mamy ten breadcrumbs, który jest tam podkreślony, to jest jesteś na strona główna przez kamery sportowe kategoria i kamera sportowa, konkretna kamera tutaj model i marka. I możesz sobie wtedy wrócić na przykład do kategorii, możesz wrócić do strony głównej. Dosyć ważna i często w to ludzie klikają, to też wynika z map cieplnych. Co jeszcze można tutaj być istotnego na karcie produktu? No, dostawa i płatności. Wszystkie przydatne informacje powinny znaleźć się blisko koszyka, tak żeby było widać, że dostawa gratis albo inne opcje dostawy, czas, jak długo to będzie trwało. To wszystko jest potrzebne. Na przykład tutaj, że jak ktoś kliknie sobie opcję dostawy, to wyjeżdża mu z dołu belka i informacje o tym, ile poszczególne stawki za dostawę będą wynosiły. Pamiętaj, dla klienta ważny jest nie tylko koszt dostawy, ale też dostępne opcje dostarczania przesyłki. Niektórzy nie lubią danych kurierów, niektórzy nie lubią Poczty Polskiej, niektórzy nie lubią płacić przy odbiorze, niektórzy nie lubią płacić z góry. Wszystkie te opcje warto sobie przewidzieć. To są takie kluczowe elementy, które powinny się znaleźć w karcie produktów, o których nie mówiliśmy wcześniej. Natomiast warto sobie zobaczyć, sprawdzić, czy w sklepie internetowym klient u Ciebie otrzymuje od razu informacje o dostawie oraz o tym, w jaki sposób może za to wszystko zapłacić. To jest dosyć istotne. Jeżeli tego nie masz, to koniecznie dodaj tą informację przed tym, zanim ktoś wejdzie do koszyka. To jest taka podpowiedź, bo jeżeli czasem się dziwisz, że masz dużo odrzuceń na koszyku, to może oznaczać, że dopiero na koszyku ludzie dowiadują się, ile zapłacą za dostawę i jak wiedzą już, ile zapłacą za dostawę, to odchodzą i szukają, gdzie będzie taniej. Jeżeli chcesz to ograniczyć, dodaj opcję kwoty przed tym, zanim ktoś doda produkt do koszyka. Dzięki za tę lekcję, widzimy się w kolejnej.